Witajcie. Witam Was z Chełmna nad Wisłą, które niegdyś nazywało się Kulm am See. I wtedy, kiedy nazywało się Kulm am See, a były to czasy zaborów, tutaj w Chełmnie, tuż przed wybuchem Wielkiej Wojny, która potem została nazwana I Wojną Światową, w ramach zbrojeń Niemcy zbudowali zupełnie nowe koszary zaraz za murami miejskimi przy ulicy Biskupiej. I w tych to koszarach stacjonował 176 Pułk Piechoty Cesarskiej, a dokładnie jego dwa bataliony. I w roku 1920, kiedy Traktat Wersalski ostatecznie postanowił, że Chełmno nad Wisłą staje się polskie, to do Chełmna przybyło Wojsko Polskie, a dokładnie 8 Pułk Strzelców Konnych, który zaczął stacjonować w koszarach przy ulicy Biskupiej. I tak było aż do września 1939 roku, kiedy, jak wiadomo, Niemcy podbili całą Polskę i zajęli też Chełmno nad Wisłą, które zaczęło się nazywać Kulm am See. Ponownie. I tutaj w Kulm am See Wehrmacht miał taką maszynkę do robienia mięsa armatniego, czyli tak zwane bataliony i pułki zapasowe. Tutaj stacjonowały 3 zapasowe bataliony piechoty, 1 zapasowy pułk piechoty oraz 1 zapasowy batalion grenadierów, a nawet była tutaj siedziba 152 zapasowej dywizji piechoty. A potem na przełomie stycznia i lutego 1945 roku Armia Czerwona przegoniła Niemców z Kulm am See, które znowu zaczęło nazywać się Chełmnem nad Wisłą, i do koszar przy ulicy Biskupiej wmaszerowały oddziały Wojska Polskiego, które stacjonowało tutaj do niedawna przy ulicy Biskupiej. W tej chwili jest tam jeszcze jakaś szczątkowa instalacja wojskowa, natomiast większość terenu koszar została przejęta przez miasto. W tej chwili te koszary stoją odłogiem. Niebawem będzie tutaj wykonana duża inwestycja miejska i już nie da się tam kopać, więc chcę wykorzystać ten moment, żeby znowu pokopać sobie na koszarach przy ulicy Biskupiej. To co, lecimy na teren koszar 8 Pułku Strzelców Konnych w Chełmnie. Chyba jest gdzie szukać, co? Mam tutaj pełne pole do popisu. Lecę po wykrywacz i szukamy. Takim moim największym marzeniem tutaj jest znalezienie płacidła. Tutaj na terenie 8 Pułku Strzelców Konnych istniała sobie spółdzielnia wojskowa, która wydawała takie żetony, pieniądze zastępcze o nominale 10, 20, 50 groszy i 1 zł. I taki właśnie żeton chciałbym tutaj znaleźć. Co my tu ma? Coś kolorowe. Zobaczymy? No już widzę, widzicie? O! Pelta. To jest pelta, połamany orzełek, ale zobaczmy ile ma nitów. Bo wygląda dobrze ta pelta, ma bardzo dużo nitów. Nasze miały 12 powojenne. Ten ma chyba dużo, ta pelta ma dużo więcej niż 12. Więc co? Liczyłem, że ta pelta pochodzi od orła wzór 19, skoro jest na niej 21 nitów. Niestety. Po roku 1945 nasze wojsko tułało się właściwie bez jakiegoś regulaminu mundurowego aż do 1 marca 1949 roku, kiedy został wprowadzony nowy regulamin, który także określił kształt nowego orła już bez korony, ale jeszcze z 21 nitami na tarczy amazonek. I tenże regulamin, który pojawił się w 1949 roku, ostatecznie wszedł rozkazem 1 stycznia 1951 roku. Także orzeł, od którego pochodzi ta pelta, mógł się w tej jednostce na Biskupiej Górce pojawić najwcześniej w styczniu 1951 roku. Także można śmiało powiedzieć, że ten orzeł pochodzi po prostu z lat 50. Szukamy dalej. Zobaczcie, tutaj nawet za bardzo wykrywacza nie muszę włączać. Widzicie? Same łuski. Tutaj można będzie przeczytać. Po Niemczech. Saunier Belo. Zobaczcie. I kolejna. 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 Kolejna łuska.
wszędzie leżą łuski. To wszystko po Niemczech, na 100%. Widzicie, ta jest miedziowana. O. Widzicie? Wszędzie jak okiem sięgnąć łuski. O, ja pozbierałem kilka, a tu jest ich pełno. I zaraz zobaczycie, co się dzieje się z tą kupą piachu, na której leżą te łuski. Widzicie? Cała ta kupa jest zrobiona, tu wszędzie są łuski. To są po prostu gigantyczne ilości łusek. Nie mam jak wykrywacza odstawić. Cała hałda piachu jest zbudowana z łusek. One tu wszędzie dają sygnał, wszędzie są. Po prostu stalowe, mosiężne, różne kody wymieszane z tym piaskiem. Wszystko od Mausera, niemieckie. Sam Nierbelowid głównie, ale też inne. O. Miliardy łusek. Co tu jeszcze jest w takim razie? Słuchajcie, jest koparka, jest dobrze. I koparka teraz wykopie właśnie o w tym miejscu. Tutaj jest pełno tych łusek. Zobaczymy, czy nie ma czegoś pod spodem. Pełno łusek, wszędzie. Zobaczymy, co jest pod tymi łuskami wszystkimi. No w życiu bym się nie przekopał tutaj. Się usrał. Są jakieś drzewa, zobaczcie, widzicie? Co to jest? Hełm niemiecki był. To na pewno był niemiecki hełm. A tu może być tego więcej, bo jest sygnał naprawdę niezły. O, tu jest reszta tego hełmu. Dobra, jedziemy. Tak. Może? Jo. Odsunę. Opatrzcie, tyle zostało z niemieckiego hełmu. Już dawno temu był zniszczony. Cały popękany, widzicie? I to nie teraz, tylko wcześniej. Patrzymy, co tam dalej jest. Z góry jest hełm, to zachęca, prawda? No więc co? Obserwujemy koparkę. Patrzcie. Koszulka odłamkowa od niemieckiego granatu. Trzonkowego. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj coś jest. Jest tu jakaś blacha. W dalszym ciągu resztki tego hełmu. Mm.
pełno łusek. O, taśmy do MG. Taśmy do niemieckiego karabinu maszynowego, puste. Zobaczcie, niemiecka klamra. Gott mit uns, świetniku. Wyrzucona pogardliwie, widzicie? Koszmarny stan, ale do hełmu komplet akurat. Wszędzie mi się sprzęga, widzicie? To jest gdzieś tu. A, mam, patrzcie. Guzik. Wydaje mi się, że ten orzełek akurat koronkę ma. Widzicie? Z guzika. A, trzeba patrzeć. To jest bardzo dużo guzików tych monowskich z orłami bez koron. Ale ten coś mi mówi, że chyba koronę posiada. Aha, sobie jeszcze pociski od mauzerów zgrzybkowane. To jeszcze bardziej myli. A, dzwonią żużle. O jest, ale tu będzie robota. Jeden z kolejnych sygnalików. O, guzik. Co, PRL-owski? MON? Nie. To nie jest PRL. Widzę koronę. Czy mi się tylko wydaje? Tak. No to są czasy dokładnie pierwszej wojny światowej. Niemiecki guzik z pierwszej wojny. No tak. Nie da się ukryć, to jest cesarstwo niemieckie. Ale w dalszym ciągu tych śladów po 8 pułku strzelców konnych to jest jak na lekarstwo. O, tutaj widzicie, jest ta korona niemiecka. I przychodzi pora, żeby coś opowiedzieć o tym właśnie pułku. O 8 pułku strzelców konnych. Dlaczego strzelców konnych? Zastanawialiście się? W Polsce przed wybuchem II wojny światowej Wojsko Polskie miało w sumie 40 pułków kawalerii. Aż 40. Z czego 27 pułków to były pułki ułanów, 3 szwoleżerów i aż 10 pułków strzelców konnych. Na czym polegała różnica? No bo skoro jedne pułki są nazywane ułanami, inne pułki są nazywane szwoleżerami, a jeszcze inne strzelcami konnymi, to musi być jakaś różnica, prawda? Otóż słuchajcie, w 1939 roku już nie było żadnej różnicy. Były to tak samo uzbrojone, wyposażone pułki, tylko pozostały nazwy. Nazwy tych pułków, rozróżnienie na szwoleżerów, strzelców konnych i ułanów, którzy byli najliczniejsi, ułani byli najliczniejsi, wywodziły się jeszcze z czasów, kiedy Polska odzyskiwała niepodległość. I nazwa szwoleżerowie była taka bardziej z francuska. Jak mówiła jedna żurawiejka, w kawalerii szwoleżery obsadzają wyższe sfery, tak? Szczególnie z tej przyczyny, że pierwszy pułk szwoleżerów udzielił poparcia marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu podczas jego przewrotu majowego i za to został bardzo doceniony. Potem wszelkie oficjalne imprezy w Warszawie właśnie były obsługiwane przez ten pierwszy pułk szwoleżerów, więc szwoleżerowie, no to była naprawdę elita elit w kawalerii polskiej. Ułani oczywiście tradycyjnie, polska nazwa, a strzelcy konni to była taka nazwa nowoczesna. Bo już podczas I wojny światowej zauważono, że szarże na koniach i w ogóle kawaleria w ataku jest bez sensu. Od czasu, kiedy Hiram Maksim wymyślił swój karabin maszynowy, to naprawdę szarże konne nie miały już sensu najmniejszego. No więc w związku z tym strzelcy konni to była taka nazwa nowoczesna wtedy, że oni to są strzelcy, którzy jeżdżą po prostu konno, przemieszczają się, używają koni jako tego jakby środka transportu i tylko tyle, nie? I strzelcy konni byli jakby na świeczniku, byli na cenzurowanym wtedy, byli uznawani za ten najgorszy sort kawalerii. Dlatego też starali się robić wszystko, żeby zmienić ten wizerunek. I w końcu dokopałem się do śmietnika. Znalazłem niemiecki śmietnik. Jaki jest na to dowód? Słuchajcie, tu jest butelka. Widzicie? I na dole ma takie literki DIN. Deutsches Institut für Normung. To jest butelka prawdopodobnie na wodę mineralną, którą dostawali żołnierze. No i kopię do śmietnika, to jest coś dużego, stalowego. Jakaś blacha taka. No i
pełno butelek potłuczonych całych, jak to mówię. O, widzicie? Tu coś jest stalowego. No i będziemy próbowali to wyciągnąć. A, jest, nie będzie łatwo. Tu ma jakiś blach. Chyba jest kanister niemiecki. No i pełno butelek, zaraz wam pokażę. Widzicie? To niemieckie butelki tutaj, jedna koło drugiej, widzicie, leżą. A tu jest coś, nie wiem, jakaś blacha dziwna, nie wiem, co to jest do końca. No i buteleczki po Niemcach, takie właśnie na minerałkę. One tutaj są charakterystyczne dla tego miejsca, te butelki na minerałkę. Widzę takie buteleczki, to już wiem, że na pewno mamy niemiecki śmietnik. Czyli po prostu o, z tych koszar, z budynków polskie wojsko robiło porządki i wywalali wszystko pod płot. No więc kopiemy pod płotem. Zbieramy się. Samo się nie wykopię. Co tu będzie jeszcze? Odpuszcza się to coś. Leszonego koszu. Ruszyło się z posad. Jakaś rura. No to jest pełno innych rzeczy. Ważyć. To jest jakieś badziewie, nic raczej fajnego, ale po bokach owi się kafle z pieców wystają. W każdej izbie żołnierskiej były piece po prostu, nie? Które ogrzewały te izby żołnierskie, no i ma tutaj w tym budynku, widzicie? Z tą rurę wyciągniemy. Rura, pewnie do jakiegoś piecyka, co? A tu co? Pod spodem pełno butelek. To będzie cała. A właśnie mamy. Widzicie tutaj. Półlitrowa. Po szkopach butelki. A co nam mówi wykrywacz? Tak. Kopiemy. Mam żelazo. Bagnet! Patrzcie! Czy smyrnęłem? Po okładce. To jest na 100% niemiecki bagnet. Widzicie? Chyba się opłaca kopać w tym świetniku. Powoli, powoli. Człowiek musi wyrobić tutaj sektory, żeby zacząć coś fajnego znajdować. Tam koparka pracuje, trochę mnie to kusi, ale wykopię ten bagnet ręcznie, dobra? A potem wezmę koparkę. Widzicie? To jest rękojeść bagnetu, niemiecki bagnet S84x98 na 100%. Zobaczymy, czy jest pochwie, czy bez. To jest jego okładka. No dobra, trzeba opracować ten bagnet. Samo się nie wykopię. A to gruz taki, że po prostu masakra. Widzicie? Jest bez pochwy. Widzę tutaj głownie. Dalej idzie. Czyli jest bagnet sotę wrzucony. Oj, patrz, tu jest ten nasz bagnet. No, wystaje. Tu jest coś takiego dziwnego z rantem. Tu jeszcze wystaje coś ze śrubą dziwnego. Nie wiem, co to jest. Wszystko jest tak brudne. Trzeba będzie wezwać koparkę. Koparka? Mam śmietnik, jest bagnet na pewno. O kurde. Dobra, bagnet mi się udało chyba odsypać, tyle że go wyjmę. Uwaga. Uwaga, wyciągamy bagnet. Jest. Jest S84x98 w tym śmietniku, a tam jest jeszcze więcej rzeczy. Słuchajcie, ten śmietnik nie przerasta, bo tam jest olbrzymi sygnał w dół, ale na szczęście, o zobaczcie, za mną pracuje koparka. Także już uzbrojeni w bagnet, czekamy na koparkę.
dużo tych śmietników. O, zaraz, stop. Patrzcie, widzicie, sterczy. Jaki ładny niemiecki guzik. Widzicie? Z koroną. Piękny. Cesarskie jeszcze czasy. Czyli z czasów, kiedy te koszary powstawały tutaj przed I wojną światową. O, zobaczcie. Od czajnika chyba takiego dziubek. Na samym dnie, z mosiądzu zrobiony. Kolejny cesarski guzik z koroną. Piękne te guziczki. Widzicie? I tu będą następne. O, jest tutaj. Zlepione, widzicie? Z materiałem. Ten się utlenił. O. Widzicie? Kolejny cesarski guzik. O, widzicie tutaj pruski cesarski mundur. Dobra, koparka kończy zakopywać kolejny wykop i teraz będzie zmiana czasu. Przeniesiemy się do następnego dnia poszukiwań, bo już jestem strasznie zmęczony. Za chwilę spotkamy się następnego dnia. I kolejny dzień na koszarach, dzisiaj w większym towarzystwie, nie tak kameralnie. Jest z nami twierdza Chełmno. O, proszę. I kopanie na łuskowni. Co tam możesz? 20 zł PRL. No, czyli też pozostało. Chociaż już nie, bo to już było już po tym. A nie, to chyba już po tych wydarzeniach. No, także takie śmiotki tutaj właśnie mamy. Trzeba przez to wszystko przejść. O, walka z materią. To korzenie straszne, nie? A, jest przewód. Bo tak widzę, że idzie. A, tu, wiesz. Tak, to był plac apelowy, nie? Tato coś znalazł. Oj, tu jest nasz gołąbek, tak? Orzeł. Też, tak, tutaj połamane orzełki. Te monowskie już, to tego dosyć dużo tutaj się wala. No, ślad po jednostce, widzicie? To już ludowy orzełek. Co? Łuska? O, jest zielono mi. A tu chyba nie jest łuska zwyczajna. Patrzcie. Widzicie? To coś takie starsze chyba. Widzicie? Zdobione takim ornamentem. Kawałek czegoś. To wygląda raczej na zabytek archeologiczny, powiem wam szczerze. No tutaj jestem, o, pod samym koszarowcem. Widzicie? To jest już wyrzucone z ziemi. To jest jakieś takie złoże wtórne, ale bardzo ciekawe. Przyczynek do historii Biskupiej Górki to dużo, dużo starszej niż te koszary. Jakie ty masz słuchawki fajne i są różowe. No, dostałam od wujka na urodziny. No taki wujek to potęga. No, to będzie ekspert. Kopałam jedno na razie tam. Łuskę? No. Chcesz zobaczyć tutaj? Chodź, zerknij. Zerknij do dziury, do środka. Okay. Aha. Zobaczcie, cała dziura pełna łusek. Co jest? No. Sakra. A zobacz, ile tutaj leży na tej ziemi. Powywalanych stalowych, mosiężnych. Wszędzie i polskie są, nie? Dlatego miałeś taki kolorowy sygnał. Tak, a tam jest coś wielkiego w ogóle. Tam, to nie jest od łusek sygnał. Zobaczyć? Aha. Kolorowe. Tak, te są miedziowane akurat, ale też są mosiężne. Aha. Widzisz, tutaj masz na przykład mosiężne. Widzisz? To jest mosiężne.
I zobacz, odczytaj sobie, co jest na dupce napisane. Wywalali wystrzelone łuski, wiesz, do elaboracji szły, czyli do powtórnego napełnienia. Dlatego, no, na terenie jednostki, tutaj z tych koszar. Aha. Zbierali łuski po strzelaniach na strzelnicy, a potem je gdzieś musieli trzymać. To miało wrócić do fabryki, miało być napełnione znowu prochem. Dane miały być pociski, to też taka zardzewiała stalowa. To po Niemcach, ale dużo taka jest polskich. Dużo. Tak, tak, bo taka obrośnięta, wiesz, korozja. Aha. Ale tutaj na dnie to jest po prostu jakaś kopalnia tych łusek. Będziesz dopiero dokopałem się do warstwy. No chyba nie mam innego wyjścia. Może koparkę wezwiemy. Oj, patrzcie. Już mi wyleciało. Już nie będziemy. O. Widzicie? Tych specjalności Wojska Polskiego z czasów tej jednostki to jest pełno znajdowanych. Tu był plac apelowy. Dlatego gubili takie różne efekty z mundurów. Ale to współczesne jest. Nie o to nam chodzi do końca. Szukamy. Zobaczcie, widzicie? Perlowskich guzików całe morze. Całe morze. Wszędzie są. O, ha! Ale ten, kochany, ten, kochani, to nie jest Manaski. No, nareszcie. No, widzicie? Ten orzeł ma koronę i ma zupełnie inny rysunek niż te guziki monoski, których się tu znajduje naprawdę na kilogramy. No i to jest ślad właśnie pobytności tutaj tego 8. Pułku Strzelców Konnych. No, jakiś ślad. Szukamy dalej. No to mnie nie satysfakcjonuje kompletnie taki guzik. Deszczyk pada, słonko świeci. Olaf szuka jak ten głupi tutaj. Z pełno złomu, wszędzie wszystko dzwoni. Słuchajcie. Na pewno dzisiaj tego nie przeszukam, słuchajcie. Także przygotujcie się na następną sesję tutaj na terenie koszar 8. Pułku Strzelców Konnych. Do następnego dnia. Zobaczcie, kto dzisiaj jest na koszarach. I zobaczcie, tutaj są koszary, a tu mamy wejście do szczeliny OPL. O. Pomonowski. O, widzicie? Tutaj skład Monowski. To się w urbex pobawimy. Zostawione różne badziewia po naszym wojsku, widzicie? O, latarki jakieś, pierdoły. Wszystko, czego nie dało tak się strzelać. Tak. Liny nawet są. O, te liny to nawet porządne. No zobacz, jakie porządne liny. Oleje, zobacz, święte. To czego to jest, nie wiem. To więcej tego jest. Nogi. A, widzicie? I tam można wyleźć pewnie. Tak, i tam można wyjeść do jednostki. Skrzynki jakieś, kurczę, na coś, jak to w Monie. O, śmieciochy. Więcej śmieciochów. I tam już, o, wyjście do jednostki. Tu MP-siarstwo jakieś. Tak. Instrukcje. O, to jaki odgłos piękny. Nie, to jest, wiesz co? Tu amperomierz? Jakiś coś takiego było. To już nie działa. Tu jakaś skrzynia na coś, kurczę, dziwnego. Mundur. Mundur jest? O. Nie. Nie, kitel roboczy. Też nie. Nie? Co to jest? Ale to nie musi za długo tu leżeć. Bo to jeszcze, wie, sześćkie. Jakby długo leżało, to by było zgniłe wszystko. Zgnilizna. A tu rajstopki dziecięce. Wszystko. No. MPS. MPS. No, zapasowe szkło do czegoś, nie wiem, reflektor jakiś czy co? Chyba tak. Klucze, nie klucze, jakieś cudy, wianki, panie. No, skarby. Normalny skarbuch. Skarbuch jak mrówkuch.
tu żyje? By się napić. To wygląda jak kwas solny, słuchaj. Płyny różne laki. Wygląda jak kwas solny. Ucho, rejestracja. To w takim pakiecie się znalazło takie stare rejestracje. To oboje były fajowskie rzeczy. Fajowskie, panie. Tak wygląda właśnie ten nasz urbex tutaj. No co, wracamy do kopania. Patrzcie. Pod kamieniem taka ciekawostka. Widzicie? Woreczek. A w woreczku co? Naboje do kałasza. Zobaczcie. Jakiś żołnierz nagromadził. Nic, no saperzy. Policja. Trzeba to zgłosić. O, patrzcie. Koszary. Śmietnik po Niemczech tam rozkopany. A tutaj... Wiecie co to jest? To jest mina. To jest mina przeciwpancerna. Ale nasza, Monowska. No, musimy zaprosić policję. I co? Znalazłem jedną minę, wezwałem policję. Policja wezwała saperów, saperzy przyjechali. Okazało się, że nie jest jedna, tylko są 32 TM-53 radzieckie miny przeciwpancerne. Które z nich mają takie białe paski i co sugeruje, że są prawdopodobnie minami szkolnymi, ale kto to będzie sprawdzał? No, czynności trwają, więc chwilowo zawieszamy nasze poszukiwania. Do zobaczenia, do następnego dnia na koszarach przy ulicy Biskupiej w Chełmnie. W poprzednim wejściu widzieliście taką pogodę wczesnowiosenną, było dużo chmur, trochę słońca, ale było ogólnie strasznie zimno. Teraz przenieśliśmy się w czasie do takiego pełnego maja i mamy prawdziwe lato. Musiałem się przebrać, jestem tylko w krótkiej koszulce, no oczywiście spodniach. I próbuję w dalszym ciągu konsekwentnie znaleźć ślady tego 8. Pułku Strzelców Konnych na terenie Biskupiej Górki. Więc wracam tam na miejsce zbrodni i trzymajcie za mnie kciuki. Mam nadzieję, że kultywując taką zasadę, że jak się dużo szuka, to się w końcu znajduje, w końcu trafię na jakieś ślady związane z naszymi chłopakami, takie jakieś bardziej namacalne, fajne ślady. Życzcie mi szczęścia. Było mi tutaj parę miesięcy i panowie z budowy pełnili cholery domu. Poznajdowali kilka rzeczy, odłożyli je na tych grodziach tutaj dla mnie, żebym zobaczył. No, zerknijmy, co oni tam poznajdowali. I przegląd tych rzeczy, które zostały znalezione podczas mojej nieobecności. Zaczniemy od takich największych blotek. Tutaj, zobaczcie, jest taki typowy zwijak do kabla niemiecki z czasów II wojny światowej. Wehrmacht miał telefony polowe, na przykład trzeba było linie kablowe rozciągać. No i były potrzebne takie właśnie bębny na kable, bardzo dużo kabla. I to jest taki typowy wehrmachtowski bęben na kabel znaleziony tutaj. Powiedzmy. Drugie znalezisko, no to jest góra od tak zwanego notka, czyli lampy szlakowej, która była montowana na pojazdach niemieckich, na czołgach, na samochodach osobowych, na ciężarówkach. Wszystkie niemieckie pojazdy miały te notki, po prostu podczas zaciemnienia to rzucało światło w dół, no i te pojazdy nie były dzięki temu tak dobrze widoczne z powietrza. No i to jest tak zwany notek, właśnie to jest jego element. Wszystkie niemieckie pojazdy wojskowe takie notki posiadały i to jest niewątpliwie taki właśnie notek z czasów II wojny światowej niemieckiej. Tutaj obok leży, o patrzcie, to jest duże i ciężkie, to jest felga. Felga najprawdopodobniej od jakiejś niemieckiej przyczepy amunicyjnej, czy jakiejś w ogóle wojskowej niemieckiej przyczepy. No to były takie blotki, wam powiem. Ale najciekawszy przedmiot znaleziony przez ekipę budowlaną znajduje się tutaj. To jest to, zobaczcie, takie dziwne coś, nie? Taka rurka z takim jakby grzybkiem na końcu, nie? Wiecie co to jest? To jest trenażer do nauki robienia bagnetem. To miało jeszcze łoże, takie normalne łoże jak karabin. Tutaj jest ta kulka na końcu, żeby uczyć żołnierzy walki na bagnety. Ha, 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 kuli się tym. No i nie robili sobie zbyt wielkiej krzywdy. Brakuje po prostu drewnianego łoża. Zaraz wam pokażę zdjęcia z dwudziestolecia międzywojennego, jak nasi żołnierze właśnie dokładnie takimi ćwiczą robienie bagnetem. To może być ślad oczywiście po Niemcach, ale może też być ślad właśnie po naszych żołnierzach. Taki trenażer do nauki walki bagnetem. To jest świetne. No dobra, bierzemy wykrywacz i szukamy. Jest tutaj teren trochę rozgrzebany.
przejdziemy się wzdłuż płotu. Tam zostało zdjęte trochę ziemi, więc może coś znajdę. Do dzieła. O Boże. Kawałki pokruszonych rur. Jezu, wszędzie dzwoni, słuchajcie. Nic się nie zmieniło od tamtego czasu. O Jezu, wszędzie mi odbija sygnał. Tu jest coś takiego większego. Pod samym murem. A, patrzcie. Blachy cynkowej, pełno, to jest to koszmar jest. Ta blacha jest dosłownie wszędzie tutaj, no to trzeba szukać. Trzeba wyciągać tą blachę po raz kolejny, co zapomniałem, ile tu tego jest. Nie poddajemy się, nie poddajemy się, walczymy. Jezu, gdzie nie odłożę wykrywacza? Gdzie nie odłożę wykrywacza? O, widzicie? Takie skarby tutaj leżą. Jakieś potłuczone rury. Idziemy dalej. Wszystko dzwoni. Szukamy jakiegoś takiego fajniejszego sygnału. O, takiego kolorowego jak ten. O, widzicie? Tradycyjnie łuska od Mausera oczywiście. Ciekawa, nasza niemiecka, pewnie niemiecka. Bo to jest większość, zakakalona strasznie. Widzicie? Łuska od Mausera to już tradycja po prostu. Idziemy dalej. Nie da się tu normalnie kopać. No wreszcie, patrzcie, coś jest wojskowego. Co to jest? Góra od niemieckiej menażki, strasznie zmaltretowana. Zgadza się. Mamy górę z niemieckiej menażki. Ale w dalszym ciągu to nie jest to, na co liczę. 8. Pułk Strzelców Konnych. Pamiętajcie. Szukamy dalej wzdłuż tego płotu. No to tu jest szansa, jak widać. Są jakieś rzeczy z wojny. To prawda, na razie tylko niemieckie i wszędzie dzwoni. Tutaj mam sygnał, całkiem ładny, kształt dziwny. Wiecie co? Wezmę kamerę, pokażę wam. Widzicie ten przedmiot? Co to jest? O cholera! Wiecie co to jest? Ja już wiem. Widzicie? To jest na pewno polski znak tożsamości. Na 100%, na 1000% nawet. Ale chyba pusty. Widzicie, nie widzę żadnych bić na nim. Widzicie? Jest mocno skakalony. Nic na nim nie widzę niestety. No było tu na pewno wiele takich znaków tożsamości pustych, niewydanych. To jest na pewno nasza blacha. Nic, poszukamy tutaj. Jest, patrzcie. Widzicie? Pół naszej blachy. Niebita. Odkładamy, patrzymy dalej. Dobrze, że zdjęli tu tą ziemię, słuchajcie. Jest, następny. Widzicie?
strasznie utleniony, zniszczony. Tak, to na pewno jest nasz znak tożsamości znowu. Widzicie? Jest. Kolejna. Jakiś wysyp blach. Wszystkie są, jak widzę, puste. Wszystkie są totalnie puste. Ta jest ładna. Jest ładnie zachowana. Widzicie? Ta się jeszcze prawie błyszczy. Zostały jakieś takie spaleniźnie są wszystkie. Jest. No i co to jest? Patrzymy. Widzicie? O cholera. Ja wiem, co to jest, słuchajcie. Ja wiem dokładnie, co to jest. Wiecie, co to jest już? Orzełek. Da-da. Jest polski orzełek, patrzcie. Jest nasz polski orzełek. Na tle tutaj koszar. Ślad po 8 pułku strzelców konnych. Nareszcie. Wszystko skończyło się happy endem. Szukałem przez parę miesięcy tutaj. I dopiero kiedy pod płotem została ściągnięta przez spychacze taka warstwa mechaniczna około 30 cm, która no, przysłaniała te starsze rzeczy, wreszcie padłem na trop już tych naszych rzeczy z 1939 roku, które były po prostu przywalone rzeczami młodszymi. I tymi z MON-u, i tymi jeszcze po hitlerowcach. Ale w końcu trafiłem. Udało mi się, dzięki oczywiście ekipie budowlanej, bo gdyby oni tego tutaj nie odhumusowali, to w życiu bym tego nie znalazł. Pora na podsumowanie programu w takim razie. Jest happy end. To jest niezła patelnia, naprawdę. Już mam szczerze dosyć tego łażenia tutaj. Zaraz dostanę udaru słonecznego. Widzicie? Patrzcie, kochani. Tego szukałem tutaj kilka miesięcy. Pamiątki po strzelcach konnych, po żołnierzach z 8 pułku strzelców konnych znalazłem w końcu tego pięknego orzełka, wzór 19. Teraz orzełek i ja chłodzimy się przy fontannie na rynku w Chełmnie. A ja was żegnam. Do następnego razu. Cześć. I tak zupełnie w didaskaliach. Nie mogłem się powstrzymać i wyprostowałem orzełka. O, widzicie, jak się ładnie teraz prezentuję? Do zobaczenia tym razem już definitywnie.